cześć Gliwice! Jak się macie? Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że znowu mogę dla was wystąpić. Ostatnio koło Gliwic miałem niesamowity występ w Sosnowcu. Wiecie, co mi kumpel napisał pod wydarzeniem na Facebooku, jak zobaczył, że występuję w Sosnowcu? Marcin, jakie miasto, taka gwiazda. Przyjechałem do was z Rybnika i powiem wam, kocham Śląsk, kocham Rybnik. Kiedyś patrzę w Rybniku na parkiecie, na imprezie. Przepiękna dziewczyna, ale powiem wam, cudo. Wije się tak na parkiecie. Piękny uśmiech, super figurka. Myślę, Marcin, podejdź zagadać. Podchodzę do dziewczyny, żeby zagadać, a ona do mnie pierwsza. Przepraszam, nie wiesz, kaj tu je haziel? Bo już mnie tak ciśnie w zadku, ironio się chyba zaraz zdoja. W sierpniu skończyłem 26 lat. No dobra, macie mnie, rzeczywiście mam tak, że wyglądam na dużo więcej lat niż faktycznie. Zgadnijcie, ile mam lat? 100? Ochrona! Postanowiłem sprawdzić, czy rzeczywiście tak staro wygląda i z moim kumplem, który miał wtedy 40 lat, ja miałem 30, podchodzimy w klubie do zupełnie obcej dziewczyny i pytamy, który z nas dwóch jest starszy? A ta dziewczyna się jeszcze musi zastanawiać. A ja mówię, hello, między nami jest 10 lat różnicy. A ona, nie mów, że masz 50. Specjalnie na to nagranie byłem u fryzjera. Siadam na fotelu, a fryzjerka do mnie, panie Marcinie, czy pan przerzedza włosy? Widzieliście kiedyś 36-letniego faceta, który przerzedza włosy? Tak, oczywiście, przerzedzam włosy. Dodatkowo jeszcze operacyjnie usuwam sobie mięśnie. Wstrzykuję sobie botoks w brzuch. A właśnie, nie ma pani może kogoś, kto by mi powiększył prostatę? Ale powiem wam, przeraża mnie łysienie, nie? Już teraz nie jest najlepiej, a najbardziej przeraża mnie, jak faceci łysieją tak, że tu już nie mają totalnie włosów, tak prawie jak ja, a tutaj z tyłu, nie? Mają jeszcze włosy i tym grzebykiem z tyłu z kieszeni myślą, że jak te z tyłu włosy przeczeszą do przodu, to tymi czterema włosami, kurwa, zakryją tą łysinę. To tak nie działa. Dlatego ja biorę tabletki na porost włosów i działają. Działają na plecach i pomiędzy palcami. Ostatnio jak byłem na basenie, ratownik do mnie, halo, proszę pana, w tym cielistym czepku, tak i w swetrze, tak, tak, do pana mówię, w swetrze nie wchodzimy do basenu. Tylko poczekam, aż te na plecach mi podrosną, wypuszczę tu kołnierzem i tutaj. Dzisiaj chciałem porozmawiać z wami o podróżach. Lubicie jeździć nad polskie morze? Ja też, ale mnie nie stać, dlatego na ostatnie wczasy musiałem lecieć do Hiszpanii. Najlepsze jest to, że za granicą jestem w stanie dowiedzieć się prawdy o sobie. Idę sobie w tej Hiszpanii plażą, z naprzeciwka dwie Polki. Ciemne okularki obgadują wszystkich po kolei, myślą, że nikt ich nie rozumie. I tak jedna szturcha drugą i tak ewidentnie o mnie. Ty patrz, nawet przystojny. A ta druga, a weź taki wysoki chuj. Wybraliśmy się całą rodziną do Paryża, a to dla mnie naprawdę było coś, bo ja się wychowałem w Rybniku, w biednej dzielnicy. To była tak biedna dzielnica, że moi rodzice czasami wychodzili przed dom. Dobra, to co Irena? Myjemy te dziecka, czy robimy nowe? I dlatego mam brata. Mój brat, mimo to, że jest dużo młodszy, ma 2-letniego, ale powiem wam, no przekochanego, no przesłodkiego, no przeuroczego iPhone'a. Mój brat obraża się, jak opowiadam, żarty o iPhone'ach. Ale powiedzcie szczerze, nie? Jak z nich nie żartować? Tylko iPhone'y mają coś takiego, że na tej obudowie ochronnej z iPhone'a, tylko w iPhone'ach, masz taką wyciętą tutaj dziurkę, nie? Żeby było widać logo Apple'a. Jestem z iPhone'em, nie?
To jest tak, jak ja bym w sobotę wieczorem wyszedł na imprezę z wyciętą tu dziurą i podszedł do dziewczyny: siemanko, jestem facetem. Do Paryża poleciał z nami też mój ojciec. Mój ojciec jest jednym z tych Polaków, który uważa, że jak za granicą powiesz coś do kogoś po polsku, ale powoli, to tamta osoba zrozumie. Proszę, małże, małże, patrz na usta, małże. No patrz, głupek, języków się nie uczy. Małże, jakby ci to wytłumaczyć? O, kobieta. Małże. Mój ojciec jest poliglotą. On na enchant mówi ocean, a na lermanerue mówi te zielone obi. A jak mu powiedziałem, tato, to się nie tak wymawia, to mi powiedział: a co to, Marcin, ja tu jestem w Anglii, żeby po angielsku mówić? I później tam chciał zaszpanować. Idziemy do restauracji, która się nazywa co nieco, a mój ojciec: Marcin, idziemy do Kunieku? Kiedyś w Krakowie napis na murze przeczytał: Marcin, co to znaczy dziebać Krakowie? Do Paryża poleciała też z nami moja matka. Moja matka jest taką, jakby to powiedzieć, no, ma takie oryginalne podejście do optymizmu. Cały czas narzeka. Jesteśmy w Paryżu. Jest cudownie, w końcu, całą rodziną. A mama: o rany, te bagietki francuskie, takie chrupkie, takie ciepłe, aż tego się jeść nie da. Te francuskie wino, takie kwaśne. Mówię: mamo, w końcu jesteśmy w Paryżu. Mamo, dobra, powiedz tak szczerze, gdzie musiałbym cię zabrać, żebyś była szczęśliwa? A moja matka: do Kotliny Kłodzkiej z basenami. A najbardziej niezadowolona jest z tego, że jej syn, który skończył AGH w Krakowie, robi teraz stand-upy w piwnicy. Moja matka potrafi podejść do mnie i zapytać: Marcin, kiedy znajdziesz sobie pracę? Mówię: mamo, ale ja mam pracę, ale taką pracę, w której się ludzie z ciebie nie śmieją. Ciekawe, jak zapytają koleżanka: Irenko, a czym zajmuje się ten twój syn? Bo mój syn jest sztygarem na kopalni. A co robi twój syn? Nie żyje. Najpierw skończył medycynę, później prawo, a później umarł. Ale jak to, Irena? Przecież wczoraj widziałam, jak szedł po bułki do sklepu. Ale kto? No twój syn. Nie kojarzę. Ale jak to, Irena? Przecież są wielkie plakaty, że występuje tu w klubie na dole. Są wielkie plakaty z napisem Marcin Zbigniew Wojciech. Widocznie zbieżność imion w nazwisku. Najlepsze jest to, że obojętnie ile masz lat, dla swoich rodziców zawsze będziesz dzieckiem. Ja teraz jak odwiedzam rodziców, to moi rodzice... Nawet mimo to, że mam 36 lat, moja matka robi czasami tak, że wpada do pokoju o 22:00. Marcin, myłeś zęby? I załóż kapcie, Marcin, na jutro kalesony. Siedzimy przed telewizorem, opowiadam, co tam u mnie. Tata do mnie: Marcin, napiłbyś się piwa? A moja matka: Zbyszek, oszalałeś? Dziecku to się daje kole. Ja bym się nie zdziwił, jakby kiedyś rodzice wzięli mnie na tę rozmowę. No. Marcin, chodź tutaj, musimy z tobą porozmawiać. Siadaj w kuchni przy stole. Marcin, pamiętasz, jak jakiś czas temu z ojcem mówiliśmy ci, że przyniósł cię bocian? Tak, pamiętam, byłem wtedy na 5. roku studiów. Marcin, to nieprawda. Mamo, mam 36 lat, że znam całą prawdę. Wiem, że nie przyniósł mnie bocian, znam całą prawdę. Marcin, nie znasz całej prawdy. Jesteś adoptowany. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Do Paryża poleciał z nami też mój wujek, który jest spawaczem i jest jednym z tych Polaków, który wszystko przelicza na najtańsze piwo z Lidla. Dla nas 1 euro to jest 4,6 zł, dla mojego wujka to jest 2,3 piwa z Lidla. Mój wujek to nawet do samolotu wziął sobie do poczytania gazetkę z Lidla, do tego oczywiście klapki z Lidla do samolotu, oczywiście plecak z Lidla i do tego jeszcze siatka z...
Pepco, ale i tak zawinięta w jeszcze jedną siatkę z Lidla. Oraz poleciała z nami też moja ciotka. Taka, wiecie, typowa Ślązaczka, nie? Taka konkretna babeczka. Nazywa się Adrianna, czyli Ada, ale wszystkim się przedstawia: witaj, godej mi Adelaida. Ciotka z wujkiem co roku jeżdżą za granicę na wczasy, a po angielsku potrafią tylko mówić hello, please oraz cola, wódka, ice. Gdy byli za granicą, ciotka zacięła się w toalecie. I przez tą szparę na dole w toalecie woła: help, help, help! Przybiega obsługa spytać, co się stało. A ciotka przez tą szparę na dole: please, cola, wódka, ice. Aż ją później w hotelu zapytali, czy my w Polsce mamy wódkę. A ciotka oburzona: dlaczego pan pytasz, co to za pytanie, czy my w Polsce mamy wódkę? Bo wy Polacy czasami zachowujecie się, jakbyście ją pili pierwszy raz. Ale my są z Niemiec. Germany, każdy Polak ci to powie, że my są z Niemiec. A jak mi opowiadała, jakie tam imprezy robią, mówię: ciociu, takie imprezy robiliście tam wieczorami? Marcin, jako to wieczorami, to przy śniadaniu było. Prawdziwe imprezy to dopiero wieczorem. Mówię: ciociu, to co tam się działo? Nie wiem, wywołamy zdjęcia, to pogodomy. Ale teraz, Marcin, to się nic nie przejmuj, teraz to niech się Niemcy wstydzą. A, ciotka z wujkiem do za granicą czują się, jakby nie mieli granic. Ale zresztą tutaj wszyscy, my żyjemy w Polsce. Każdy z nas, jak tu siedzimy, ma kogoś wśród swojej rodziny albo wśród znajomych, kogoś, kto przesadza z imprezami i z alkoholem, co? Nie. Nie? No. Powiem więcej, jeżeli ktoś z was teraz siedzi i myśli: ho, 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 co on mówi? Kto u mnie w rodzinie najwięcej pije? Kto wśród moich znajomych najwięcej imprezuje? I nie możesz znaleźć, znaczy, że to kurwa ty jesteś tą czarną owcą. Ja wiem, że w mojej rodzinie to ja jestem tą czarną owcą. Pamiętam już seria osiemnastek, te imprezy na osiemnastce. My z kolegami to myśleliśmy, że jesteśmy bogami, bo mamy dowód osobisty, możemy kupić wódkę na legalu. Jak to się skończyło? Aż wstyd opowiadać. Budzę się po takie osiemnastce. O, na golasa, obrzygany, okropny. Myślę: Marcin, masz 18 lat. Nie tak zachowuje się odpowiedzialny facet. Koniec z takimi imprezami. Następna osiemnastka, przygotowałem się. Koło łóżka przygotowałem sobie krzesełko. Na tym krzesełku przygotowałem sobie piżamkę. Żeby, wiecie, wrócę zmęczony, hops piżamę, hops do łóżka. Na wszelki wypadek na kaca wodę na krzesełku. Pod krzesełkiem, bo jestem przezorny, reklamówka. Na wszelki wypadek. Budzę się po osiemnastce, narzygany do piżamy, ja w reklamówce. Dlatego mój ojciec wraz z wujkami, nie piją teraz na legalu, założyli tajną grupę do picia, która nazywa się G8. I nawet nie mają pojęcia o tym, że na ich tropie jest tajna grupa CIA. Czyli ciocia Celinka, Irena i Adelaida. Mają nawet swój tajny kod. Kiedyś ojciec mnie woła: Marcin, chodź tutaj. Co się stało, tato? Marcin, pójdziesz do wujka i powiesz mu, że Reksio wychodzi na żer. Co, tato? Reksio wychodzi na żer. Okej. Okay. Idę do wujka. Wujek, tata kazał przekazać, że Reksio wychodzi na żer. Cii, Marcin, cii. Powiedz tacie, że jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Okej, okay, idę do taty. Tato, jastrząb teraz nie może, bo obserwuje go anakonda. Dobrze, Marcin, to teraz... Ho, 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 ho. Jaki Marcin? Tygrysie. Dobra, to tygrysie, pójdziesz z nami i będziesz stał na czatach. A teraz idź do wujka i powiedz, że Reksio i Szynszy czekają już przed G8. Okej. Okay. I Marcin, będziesz stał na czatach, jak zobaczysz anakondę, to wtedy zrobisz sowę. Okej. Okay.
No i stoję na tych czatach pod G8, czyli garażem Gienka numer 8. Idzie. Sowa! Znaczy się anakonda! Dzień dobry, ciociu Adelaido, ale nie zdążyłem. Ciotka wpada do garażu. Pu! Mam was, pijecie wódkę. Czwórka mam ich, suspect is captured. Do you copy? Need backup, need backup. Moja matka wpada przez okno. Po! Puty wódka! On the ground! Irena, Irena, to nie tak. My tylko wódką czyściliśmy silnik do kosiarki. Gene, kurwa, nie pogrążaj nas. Ty nie masz kosiarki, ty mieszkasz na bloku. Panowie. Dlatego z ukrywaniem się picia najlepiej zrobić mój, jak mój dziadek. Najebanym non-stop, babcia nigdy nie poznała, bo nawet nie miała porównania. Kiedyś impreza rodzinna, miałem 8-9 lat, podchodzę do stołka mojego ojca, sięgam koło jego talerzyka, żeby napić się wody mineralnej, piję tą wodę mineralną i tym sposobem pierwszy raz napiłem się wódki na własnej komunii świętej. Ja mam taką rodzinę, co ze mnie będzie, jak ja tak szybko zacząłem pić wódkę? Podobno ten najgorszy, piąty stopień alkoholizmu to picie perfum. Trudno, będę chodził na imprezę do Rossmana. Dzień dobry, proszę. Setkę Hugo Bossa i na przepojkę, przepite. Jak to się mówi w Gliwicach? Zapite? No też. Raz byłem na takiej imprezie, że się mówiło na to piwo. I na zapite poproszę fa w kulce. Ale powiem wam, mam takiego kumpla, który mega dużo pił alkoholu i nie pije już od 3 lat. Bo nie żyje od 2. Ale co się dziwić, u nas w Polsce alkohol jest rozwiązaniem na każdy problem. Masz zły humor? Napij się. Na kaca? Wiadomo. Czym się strułeś, tym się lecz. Na przeziębienie? Grzaniec z miodem. Na ból gardła? Wódka z pieprzem. Na żołądek? Żołądkowa. Na zatoki? I tu wyjątek, bo nacieranie, ale i tak spirytusem. I z taką rodziną, jaką wam opowiadam, polecieliśmy do Paryża. Oczywiście tanimi liniami lotniczymi. Moja mama, o rany, ale ciasno, ale niewygodnie. A ja jestem zadowolony, bo ja dzięki Ryanairowi to się nauczyłem dotykać brodą kolan. Ja jeszcze 3 loty Ryanairem to szpagat zrobię. Ja chyba też za dużo naoglądałem się w telewizji, w filmach o lataniu samolotem, bo mi się wydawało, że podczas każdego lotu jest seks ze stewardesą w toalecie. Nie da rady. I nie tylko dlatego, że stewardesi się nie zgadzają, tylko dlatego, że w tej toalecie to jest tak mało miejsca, że tam jest ciężko dobrze zabawić się samemu ze sobą. Później wychodzisz, taki poobijany, posiniaczony, guz nabity, a ludzie na ciebie patrzą, bo to chyba ze środka wszystko było słychać, a ty cały, taki poobijany, oklejony. Taki kolega opowiadał. Siedzimy w tym samolocie, patrzę, idzie mój wujek spawacz. A butelki w reklamówkach to mu tak dzwonią. Dzyn, 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 dzyn. Ludzie w samolocie to myśleli, że kolęda idzie. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Wujek do mnie, patrz Marcin, ta wódka u nas w Lidlu 37 zł. A tu na bezcłówce 35. Kupiłem wódkę, a jestem piwo do przodu. Ale przebitka, ale przebitka. Kurwa, nie wziąłem przepity. A w samolocie ta malutka woda 0,33 kosztuje 5 euro. Te malutkie piwo na jednego łyczka 5 euro. Mój wujek od razu, tylko głupi by kupił. Wodę, 5 piw proszę. I powiem wam, że tak się porobiliśmy podczas tego lotu, że jak nam brat zrobił iPhone'em zdjęcie, to nam iPhone nie wykrył twarzy. A ciężko było wmówić,
całej obsłudze samolotu i pasażerom, że my całą rodziną to my musieliśmy się tak upić. No musieliśmy, bo my tak się boimy latać. Szczególnie jak ktoś śpiewa: panie szofer gazu, panie szofer gazu. Ja pierwszy raz widziałem, żeby to obsługa klaskała przy lądowaniu. Państwo Wojciech, no gratuluję. O własnych siłach. Ja boję się, że przez nas Ryanair zmieni instrukcję bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, uważamy, bo tam i tam znajdują się wyjścia ewakuacyjne. A tu przy kiblach siedzi rodzina Wojciech. Dolecieliśmy do tego Paryża. Wszyscy w Paryżu myśleli, że jesteśmy ruskimi. I do nas: Russian, Russian. Mówię: no, no, Poland. A, Holland. Mówię: no, no, Poland. A, Poland. Lewandowski. No, no. Marcin Zbigniew Wojciech. Przecież ja wyższy jestem. W Paryżu mieliśmy hotel, w którym mieliśmy śniadania od 6 rano do 10. Obiad od 13 do 18. Obiad, kolacja od 20 do 22. Mój ojciec na to: Marcin, przecież to będzie mało czasu na zwiedzanie. Byliśmy też całą rodziną w muzeum w Luwrze. Wstęp do Luwru 17 euro. Jak sobie to mój wujek przeliczył na piwa z Lidla, powiedział, że on to pierdoli. O, zamiast pół dnia w Luwrze woli francuski tydzień w Lidlu. Ja mówię: wujek, tam są rzeczy, których nigdy nie zobaczysz i nigdy nie widziałeś. Marcin, 45 piw z Lidla naraz też nigdy nie widziałem. A, dobra, wujek, rozumiem cię. Zaoszczędzone pieniądze, wrócisz do Polski, kupisz sobie, jak będzie ten weekend, jakieś francuskie wino, mrożone ślimaki. Marcin, pojebało cię? Do piwa? W Luwrze jest tak, że tam masz cały dzień zwiedzania. Tam masz każdą epokę po kolei. My nie wyszliśmy ze starożytności, bo nas wyjebali już w Grecji. Bo mój wspaniałomyślny brat wpadł na pomysł, żeby takiej greckiej rzeźby, taki łabędź z II wieku przed naszą erą, wsadził tej rzeźbie palec w dziób i zrobił selfie. Jak nas wygonili, a teraz już wiem, dlaczego w tym Paryżu tyle ochroniarzy, żołnierzy z karabinami, barierki, wykrywacze metali. Już wiem teraz dlaczego, bo przyjadą Wojciechowie z Polski. Mówię do brata: Marek, dlaczego to zrobiłeś? Przecież tej rzeźby nikt nie dotykał przez ostatnie 2200 lat. No właśnie, fajnie. Ciesz się, że nie kazali nam kupić. Jesteśmy przed tym Luwrem. Podchodzi czarnoskóry do mojego ojca, żeby mu wcisnąć pamiątki. Podchodzi z taką opaską na rękę z napisem Paris. I do mojego ojca: my friends, for you, for free, czyli za darmo. A mój ojciec: nie za 3, za 2 euro. I do mnie: i co, Marcin, wytargowałem? Później koleś, który sprzedaje akwarele, mówi, że sam malował. Akwarela taka 30 euro. No to się targujemy. Targujemy się, aż zeszliśmy do 9 euro. A że tak tanio, no to wzięliśmy 3, czyli razem 27 euro. Koleś nam to zapakował. Idziemy dalej. Patrzę, a tu z 3 ulice dalej te same 3 obrazki za 6 euro. Jak się całą rodziną wkurwiliśmy, wujek to powiedział, że go chyba zespawa. Mój ojciec to się tak zdenerwował, ale mój ojciec to się tak trząsł. On ostatni raz tak był zdenerwowany, jak się okazało, że 500 plus jest tylko wtedy, jak dziecko ma mniej niż 18 lat. Już on mnie i brata chciał wziąć do urzędu. Może oni wyglądają, ale oni naprawdę zakończyli swój rozwój na 12 roku życia. Ten młodszy, jeszcze zabawka w ręku, iPhone, a ten wyższy, temu wyższemu nawet dobrze włosy nie zdążyły wyrosnąć. Wracamy do tego kolesia, co nas tak okantował. Negocjacje podzieliliśmy na 3 etapy. Pierwszy etap, ja delikatnie po angielsku. Drugi etap, mój brat ostrzej po angielsku. Trzeci etap, ciotka z kurwami po polsku. Koleś oddał nam pieniądze, bo powiedział, że z ruskimi nie chce zadzierać. Później wieża Eiffla. Wstęp na wieżę Eiffla 25 euro. Wujek od razu: sami se będziecie zwiedzać.
A on mówi, wujek, przecież to trzeba zobaczyć. Panorama Paryża. Marcin, ja już widziałem takie widoki. Mieszkam na trzecim piętrze. Dopiero, jak mu powiedziałem, że tam na wieży Eiffla, na samej górze, jest prawdziwy szampan. Prawdziwy. Jak w Lidlu. A dobra, to wejdę zobaczyć. Zjeżdżamy w dół i pytam, co wujek, co? Warto było? Fatalnie. Co wujek, nie podobało ci się? Fatalnie zespawano. Pod tą wieżą Eiffla przychodzi wujek. Patrz, Marcin, patrz. Ten zegarek, 50 euro. Ja mówię, wujek, o nie, co ty zrobisz? Że takie zegarki u nas w Polsce kosztują, nie wiem, 20, 30 zł. Marcin, nie kupiłem, sprzedaję. Ostatni mi został. Ja wiem, że dużo opowiadałem wam o mojej rodzinie i o Paryżu, także jedną sprawę chciałbym wyjaśnić. Ta cała akcja z katedrą Notre Dame to nie nasza sprawka. Ale cały ten wyjazd wspominamy do tej pory. No, całą rodziną. Tego jednego dnia w miesiącu. Co miesiąc? Jednego dnia w miesiącu, kiedy przychodzi nam dzień spłaty kredytu. Dlatego na następne wczasy już nie pojechaliśmy na zachód, tylko do Albanii. I powiem wam, że to jest dla nas egzotyczny kraj. Zupełnie inna kultura, zupełnie inny język, zupełnie inny klimat. Zupełnie inne żarcie, ale już pierwszego dnia mogliśmy się poczuć jak w Polsce, bo nas próbowali objebać 3 razy. Najpierw wydali źle resztę. Później za 4 piwa kazali zapłacić jak za 8. Później moja ciotka przychodzi, patrzcie, znowu nas oszukali, patrzcie, tu jest rachunek, tu są rzeczy, wracamy do nich, żeby nam pokazali nagranie z monitoringu i oddali pieniądze. Na to mój wujek zza pazuchy wyciąga 2 flaszki rakii. Adelaida, tam nie było monitoringu. Normalna rakija ma 50%. Dla Polaków 80%. Bo mój wujek spróbował tej 50%. No, dobre, dobre, słodkie. Ale kiedy w końcu podadzą alkohol? Jak się upiliśmy tą rakiją, wychodzimy z ciotką, z wujkiem, wychodzimy na imprezę, oni wchodzą do knajpy, od razu zaczynają tańczyć na stole, ludzie na nas patrzą, a oni do kelnera, głośniej muzyka, a kelner nie da rady, to sokowirówka. Albańczycy są ciekawym narodem, oni wierzą w to, są bardzo przesądni, wierzą, że jak przed swoim domem na płocie dasz zabawki, to te zabawki odstraszą złe duchy. Tak, już to widzę. Idą złe duchy. SpongeBobby, Bob Budowniczy, spierdalamy! Albańczycy też wierzą, że jak na Wielkanoc poświęcisz sobie jajka, to pójdziesz do nieba. A nie, sorry, to w Polsce, pojebało mi się, przepraszam. Poznałem też Albańczyka, który w Krakowie, gdy studiował, podrywał laski na to, że jest Włochem. Wiecie, oni mają karnację, mówią trochę po włosku, nie? Ta dziewczyna to się nieźle musiała przejechać. Ona pewnie następnego dnia dzwoni się pochwalić koleżance. Ty, Gośka, ale wczoraj poderwałem Włocha. Nie powiedział mi tiamo, ale powiedział hasz marytysz, charytyr, charyszmier, charytyr, charyszer. No, obiecał, że zabierze do siebie. Mieszka w stolicy Włoch, dokładnie w Tiranie. Dobra, jak mamy taką chwilkę, to teraz chciałbym usłyszeć od was, dziewczyny, dlaczego tak bardzo wam się podobają obcokrajowcy, co? No, teraz się żadna nie przyzna, nie? Zapytałem moją kupelę, on mówi, wiesz Marcin, oni są tacy fajni, bo mówią w innych językach, może zabiorą do siebie. Są tacy tajemniczy. Kurwa, ja też mam swoje tajemnice. Problem z alkoholem, cukrzyca typu pierwszego, uzależnienie od gry StarCraft, za duży penis. No jakoś to ogarniam. Gdzie my, Polacy, moglibyśmy mieć branie? No gdzie? Jak byłem w Anglii, to ja znam swoje miejsce w szeregu. Przecież tam, jak wymienię swoje złotóweczki na funciaki, to nawet mnie nie stać, żeby dziewczynę zaprosić na kolację. Chyba do McDonalda, na Two for You.
co tutaj, dziewczyny z Francji to odpadają, bo one nie za bardzo po angielsku, tylko tak śpiewają. Co tutaj, Niemcy? Ja przez mojego wujka, który cały czas oglądał RTL, mam tak, że jak dziewczyna cokolwiek mówi po niemiecku, to ja słyszę tylko ja, nic und nic jest niby, ach, ja, Klaus Schneller raus. Co dalej? Holandia? Holandia odpada. Tam już jestem spalony na wejściu. Gdzie my Polacy moglibyśmy mieć branie? Chyba w jakiejś Uzbekistanie, nie? Wtedy wpadałbym do knajpy, podchodził do najładniejszej dziewczyny przy barze. Hej, maleńka, jestem z Polski, w Polsce mamy toalety w domu. A tak wygląda smartfon. Zabiorę cię do siebie do Rybnika. A ona, a gdzie to jest? W Europie, maleńka. Ona następnego dnia dzwoni się pochwalić koleżance. Ty, ale mnie wczoraj poderwał taki kudłaty Polak. No, wiecie, że zabierze do siebie. No, a mojej rodzinie dał za mnie. Kojarzysz najnowszego Samsunga Galaxy S12 Plus? To ładowarka do niego. Kiedyś byłem na kawalerskim w Czechach, a nie wiedziałem, co po czesku znaczy słowo kabaret. To są kabarety w Czechach. Kabarety w Czechach to są kluby ze striptizem. Podchodzę w pociągu do takiej Czeszki, przedstawiam się. Ona mnie pyta, skąd jestem. Ja mówię, że jestem z Polski. Pyta, jak mam na imię. Mówię, że Marcin. Pyta, czym się zajmuję. Ja mówię, jestem z kabaretu. Nie wyglądasz, a jednak. Jak to się stało? Rodzice mnie namówili. Ojciec powiedział, że mam talent po matce. Jak się dopiero zorientowałem, o co chodzi z tymi kabaretami, jak mi włożyła 150 koron za majtki. Byłem też w Egipcie i powiem wam, naprawdę polecam. Te piramidy to na serio robi wrażenie. Ja zresztą mam sam tak brzydkie pismo, że bez przewodnika rozczytałem sobie hieroglify. Tam do Egiptu lata tak dużo Polaków, że na targu przychodzi do mnie Arab z dywanem na ręku i do mnie: Hello my friend from Poland, special price for you, taniej niż Biedronka. I chciałem kupić od niego fajkę wodną do wody, nie? I pytam, ile ta fajka? On mówi, że 200. Ja mówię, 200? Coś za dużo, nie? Dam się okantować tak jak w Paryżu. Mówię, maksymalnie mogę za nią, nie wiem, 15. I w tym momencie, no coś w niego wstąpiło. Ludzie na nas patrzą, a on na cały głos. Polako bandito! Polako bandito! Polako bandito! Mówię, dobra, panie, cichutko. Ludzie patrzą, dam 17, a on... Sabotaż! Terroryzm! Terroryzm! Ja mówię, dobra, panie, cichutko, dam 20. Polako, my friend. No, jak uwielbiają się targować. O, ja jak uwielbiają Polki, moja dziewczyna blondynka to nie miała tam życia. I cały czas do nich. Lady Gaga, smurfetka. To jest moja dziewczyna, a ty brzydki. I ten Arab mnie pyta, czy ja chcę ją odsprzedać. A wiecie, lubię sobie pożartować. No i tu jest problem, bo tylko ja żartowałem. Nie macie tu może kupca na 12 wielbłądów? Tu byli jacyś przedstawiciele, co? Śmiało mogę pokazać, jak to się doi. Nie, no oczywiście, wiesz, nigdy bym nie sprzedał dziewczyny za wielbłąd. Jakbym to przewiózł? A za jaki zajebisty magnes na lodówkę? No kto wie? Byłem też w Anglii, bo powiem wam, że moim marzeniem, uczyłem się 20 lat angielskiego. Moim marzeniem zawsze było w końcu porozmawiać z prawdziwym Anglikiem. Na moje nieszczęście trafiłem na angielskiego dresa. Hey mates, who the fuck are you? What do you think you are? Kurwa, to było po angielsku? W tym momencie moje 20 lat nauki języka angielskiego poszło się jebać. Czasami mam wrażenie, że z nauką 16 czasu w języku angielskim jest jak z Kama Sutrą. Dobrze znać wszystkie pozycje, ale i tak używa się tylko trzech. Hey mates, who the fuck are you? What do you think you are? From Poland? Are you fucking facts? Are you fucking facts from Poland? And now you walk in my fucking pub and I'm fucking unemployed? Because of your book is fucking fake, you grew from Poland. Po pół godziny okazało się, że to też Polak.
I to z Radomia. W Anglii kupiłem sobie tylko jedną pamiątkę. Chcecie zobaczyć co? Z przyjemnością wam pokażę. Nie, spokojnie. Ostatni raz kupuję coś na kacu. To miał być tylko wygłup. Jestem w TK Maxie, patrzę, a na wieszaku wisi ten płaszcz. Myślę, co za zjeby kupują coś takiego? Przymierzyłem go tylko do zdjęcia, zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem na Facebooka z opisem, jeżeli zanim wyjdę ze sklepu, będzie 100 lajków, wezmę go. No i wiecie, odłożyłem na wieszak, wyłączyłem internet w telefonie, no bo jestem w Playu. Robię dalej zakupy, później idę do kasy, czekam w kolejce, a sprawdzę ile jest lajków, nie? Odpalam telefon, patrzę, chlas, a tam prawie 300. A ja zapomniałem sobie sprawdzić, ile to kosztuje. Wracam na ten wieszak, patrzę na metkę, a tam 500 funtów. 500 funtów. Ja do końca wyjazdu, tylko chleb i woda. Rodzina się od razu mogła pożegnać z magnesami. No i w Londynie byłem z trójką znajomych. Jak oni zobaczyli, co kupiłem, cały Londyn zwiedzałem sam. A ja myślałem, tak, wiecie, Londyn, tyle milionów ludzi. Przecież nawet nikt mnie nie zauważy, taka mieszanka kulturowa, wcale nie. Cały czas mnie zaczepiali ludzie, pytali, gdzie jest mój statek? Gdzie jest ten cyrk? Raz mi koleś dał 2 funty i kazał, żebym mu drzwi otworzył. Ja mówię, no dobra, Londyn, tyle milionów ludzi. Kto mnie tam zna w ogóle? Ostatniego dnia jadę metrem, patrzę, naprzeciwko 2 Polaków. Na telefon na mnie, na telefon na mnie. To ty. No i co zrobiłem? Z tymi Polakami poszliśmy do parku i piliśmy żubry. Pijemy sobie te żuberki, przychodzi bezdomny i do nas. Do you have some change? Drobne. Do you have some change? A mówi tak. Nice jacket. A ja do niego. Haha, because I'm captain. A ci Polacy, Marcin, nie mów tak. A ja mówię, że to głupi żart, że jestem kapitanem. Marcin, nie mów tak. I się okazało, że w Londynie w slangu mówi się, że jak ktoś jest po kokainie, to jest kapitanem. Teraz mi mówicie, a ja 4 dni popierdalałem po Londynie, jak ktoś mi mówił nice jacket, because I'm captain. I'm captain, welcome to the Caribbean. Ja naprawdę myślałem, że ja potrafię mówić po angielsku, ale problemy już były na recepcji. Hello, I have reservation, Marcin Wojciech. Good morning, sir. Can you spell your name? Spell, literowanie. Przecież to było na samym początku angielskiego, 20 lat temu. Jak to było? A, B, C, D, E, F, G. Tu, ru, ru, ru. Dobra, mam. M jak motherfucker. A jak anal. R jak grab. C jak cinquecento. I jak Inowrocław. N jak Namysłów. A Zbigniew Wojciech, to pan da karteczkę, bo tego się nie da przetłumaczyć, nie da się tego powiedzieć, napiszę. I powiem wam, zawsze się dogadałem po angielsku, tylko później od tego tłumaczenia to mnie ręce bolały. Nie wiedziałem, jak jest otwieracz do wina. Idę do recepcjonisty, mówię, wine. W Hiszpanii nie wiedziałem, jak powiedzieć po hiszpańsku, że chcę kupić szybką ładowarkę do Samsunga. Bo szybko ładuje, 45 minut, a ta wolna z 1,5 godziny. A babka nie rozumie nic po angielsku. Myślę, co ja znam po hiszpańsku? Ale wymyśliłem. Ta ładowarka to jest rapido czy despacito? A ona rapido, to biorę. We Włoszech, taki starszy dziadziuś w sklepie z warzywami. Pytam, czy ma jajka? On mówi, że nie rozumie. Dobra, dobra, panu wytłumaczę. 10. I koleś mi dał, 10 pomidorów. Nie wiem, czy wiecie, ale Polacy w Anglii to nie mają za dobrej opinii. No.
Wiecie, że kiedyś Polacy w Anglii pod pałacem Buckingham upolowali i zjedli łabędzia? Na serio, co to musiała być za rodzina? Grażynka, zostaw tego kurczaka z Tesco, ze szwagrem załatwię ci lepszego ptaka. I ze szwagrem, gdzieś pod Tamizą, ty szwagier, patrz, ta. It's piękne, it's beautiful. Szwager, it's predator, kurwa. Szwager, I gonna give him a chickena. I do łabędzia, kom, kom, nie zrobimy ci nic złego, kom. A łabędź, jebana Franca, szwagier, Gerari, hir, dobre, szwagier, chodź po tego mniejszego, tamten i tak byś nie zmieścił do prodiża. Anglicy też nie są normalni, jeżdżą po lewej stronie. Z tym Brexitem to oni sami nie wiedzieli, czy oni chcą wyjść, nie chcą wyjść, teraz im się to odbija czkawką. W Anglii masz tak, że idziesz do łazienki, to masz osobny kurek z ciepłą i osobny z zimną wodą. I to nie jest tak, że w tym ciepłym to leci ciepła, tylko tam leci wrzątek. Może dlatego, że to są 5 o'clocki. 5 o'clock tea time. Nastawić wrzątek w czajniku? Nie, idę po wrzątek do umywalki. A w tym zimnym to nie leci zimna, tylko jakaś lodowata. Także panowie, przykro mi, ale w całej Anglii pod bieżącą wodą, no jajek se nie umyjesz. Chyba, że ja się bałem, że jak wejdę pod prysznic, to będzie osobny prysznic z zimną i osobny z ciepłą wodą. No nie wiem, co oni w ogóle mają z tą temperaturą. W całej Anglii, we wszystkich knajpach leją ciepłą wódkę. Co to za kultura? Nie wiem, jak u was w domu, ale u nas w domu ciepłą wódką to o 5 rano rozganiało się gości. Słuchajcie, dobrze się siedzi, 5 rano, to może ostatnia buteleczka ciepłej wódki. Ciepła wódka? Dobra, to spierdalamy. Wrócimy, jak zabroi się. Mój kumpel z Anglii, jak się dowiedział, że my Polacy pijemy wódkę nawet na stypach, to się chciał przeprowadzić. Zaprosiłem go do mnie, do Rybnika, na Wigilię. No i tam, dzień przed Wigilią, wiadomo, imprezka, nie? W pewnym momencie przychodzi John i mówi, Marcin! Ja już więcej z wami nie piję. Pytam, John, co się stało? Marcin, ja się tak upiłem, że jak byłem w łazience, to mi się wydawało, że w twojej łazience, w twojej wannie pływają ryby. Następnego dnia mówiłem mu, że mamy też jałówkę na balkonie. Jak szedłem po mleko do kawy, to powiedziałem, daj mi momencik. Wyszedłem na balkon i robiłem mrrr. I uwierzył. Powiedzcie mi teraz, gdzie ja w tym płaszczu się pokażę, co? Jest jeden plus tego płaszcza. Patrzcie, tak wyglądam w płaszczu, a tak bez. A tak w płaszczu. Płaszcz tak odciąga uwagę, że w płaszczu nawet nie widać, że łysieje. Wiecie, gdzie mógłbym zrobić nim furorę? 1 listopada na grobach. Wyobraźcie sobie, ja pomiędzy tymi pomnikami, zniczami, wszystkie sąsiadki by mnie obgadały. Ty patrz, jak w tym roku się Wojciech odjebał na święta. W zeszłym roku taka zwykła kurtka z H&M-u, a teraz jebany wygląda jak król cyganów. Kiedyś po występach było tak, że ludzie chcieli zrobić sobie zdjęcie ze mną. Teraz chcą sobie zrobić zdjęcie w płaszczu. We Wrocławiu podszedł do mnie koleś, sorry, mogę prosić o zdjęcie płaszcza? Ja mówię, spoko, nie ma problemu. Ustawiam się, a koleś do mnie, nie. Czy mogę prosić o zdjęcie płaszcza? Bo chujowo w niej wyglądasz. Zdejmę go, bo mi już jest ciepło. A chcielibyście usłyszeć historię o tym, jak byłem we Lwowie w Ukrainie, gdzie jest mega tani alkohol? Ja też, bo kurwa niewiele pamiętam. My z kumplami to mieliśmy tak dość alkoholu, że celnik na granicy nie chciał nam uwierzyć, że nie mamy nic do odslenia. Proszę pana, naprawdę, nie mamy nic do odslenia, naprawdę, przysięgam. No dobra, dobra, może mamy trochę alkoholu, ale we krwi. Zapytałem taksówkarza, czy mają stand-upy w Ukrainie, a on powiedział, że nie zna żadnych, ale opowie mi dowcip. Ja mówię, dobra, dajesz. On mówi tak. U nas w Ukrainie, w Czarnobylu, nie można teraz hodować warzyw, owoców, można hodować tylko tytoń.
A ja pytam, dlaczego? A, bo później Ministerstwo Zdrowia daje taki napis na paczkach papierosów. Ministerstwo Zdrowia ostrzega po raz ostatni. Ale powiem wam, uwielbiam Ukrainę. Naprawdę. Ja się tam czuję jak Angol w Polsce. Ja wpadam tam do knajpy, bo wołam kelnera, proszę, najdroższego koniaczka. Kelner podchodzi, aż to do jedzenia. Macie łabędzie? Oczywiście, tak jak lubicie Polacy, spod samego pałacu Buckingham. Polacom łabędzie po staropolsku. Przed zabiciem upijamy go, a później polewamy sosem z samogonu. Świetny, biorę. Mam też świetnego kumpla z Ukrainy, który się nazywa Witali Witelinko. Naprawdę tak się nazywa. Witali Witelinko. Jedziemy z Witaliem na mój występ z Krakowa do Tarnowa, a on mnie pyta, Marcin, a ile to się jedzie z Krakowa do Tarnowa? Ja mówię, no, autem jest godzina drogi, a pieszo? Nie wiem, Witali, nigdy nie szedłem na pieszo z Krakowa do Tarnowa, a konno? Marcin, co teraz robimy? Ja mówię, zatankujemy, tylko auto jedziemy. To co, Marcin? Tankuję maszynę i jedziemy. A ja mówię, tak, to dawaj, 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 dawaj. A jak się wieczorem wystroił na imprezę? Ja mówię, Witali, no co to ma być? Dres z trzema paskami i świecące lakierki? Toż to, wygoda i na elegancko. Pak tu. Traktuję, gdzie one krysywe dziewuszki, w stronę dziewczyn, wypuścił pantofle przodem. A ja mówię, czekaj, czekaj, Witali, czekaj. To ja pójdę, zagadam, ty dołączysz, to dawaj, dawaj. Podchodzę do dziewczyn i mówię, hello dziewczyny, czy moglibyśmy się z kolegą do was dosiąść? A dziewczyny, nie! A ja mówię, nie, spokojnie, przecież wam nic nie zrobimy, napijemy się z wami tylko jednego piwka i lecimy dalej. A dziewczyny, nie! I wtedy wpada Witali, bo co? Bo jesteśmy Ukraińcami. A później na parkiecie, jakby w niego piorun strzelił, jak usłyszał tą ruską piosenkę. Wistokrzył, ja pierysto uderzacie, cukier na minimum, co tu nie mieszacie. Powiem, jak czasami patrzę na niego, to mi się wydaje, jakbym oglądał samych swoich w kolorze. I to nie w 3D, a w 4D, bo ma kawałek ukruszonej jedynki i czasami jak mówi, to pluje. A jak mu pokazałem samych swoich, to mi powiedział, Marcin, co to śmiesznego w tym? Normalne dwie rodziny. Toż to, ja i mój szwagier. Marcin, ty sam śmiejesz się ze samych swoich, a ty sam masz w bloku dwa koty, a w całym bloku ani jednej myszy. Marcin, no nie diłaj, ty chujnio. Marcin, ty jest komediant. Marcin Zbigniew Wojciech. Trzy imiona. Pierdoli nazwisko. Marcin Zbigniew Wojciech, trzy imiona, bo po każdym z ojców jedno. Najlepiej jak mi opowiadał, jak przyjechał do Polski i pierwszy raz w Polsce zobaczył elektryczną hulajnogę. Swoją drogą, elektryczna hulajnoga po ukraińsku to jest elektryczny chujnok. Marcin, wracam pijany z party. Zza roga wyjeżdża wielki, ogromny chłop na hulajnodze. Jedzie w moją stronę, bez odpychania się nogą. Toż to ja myślał, że to pewnie święty Peter po mnie na bramkę jedzie. Wtedy ja powiedział, Witali, ty już nigdy więcej wódki, ty już nigdy więcej wódki. Do zapijania spirytusu. No, a jaką mega ekipę. Imprezowałem z nimi, przyjeżdżam, mówię, chłopaki, chętnie bym z wami napił się czegoś, a jutro jadę w trasę. Nie macie piwa bez alkoholu? A oni do mnie, ha, ha, komedian, 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 piwo bez alkoholu, komedian. Ja mówię, nie, na serio jutro jadę autem. Nie macie piwa bez alkoholu? Marcin, to już było. Następny dowcip, następny, następny. Marcin, ja tu was w Polsce pracuję w sklepie z ekskluzywnymi produktami w krokodilu. I w jaszczurce. I w żabce. Czasami tu w Polsce się dziwić, jak to ja, Witali, potrafi pracować w żabka, później na drugi etat robić wykończeniówkę, a później jeszcze jeździć przed weekend na taksówkę na Uber. Jak ty się dziwisz, to ty zapytaj każdego swojego kolegę Polaka w Anglii. I powiem wam, że coś w tym jest, że my Polacy moglibyśmy się nauczyć dużo od innych narodowości, od tych pracowitych Ukraińców.
Moglibyśmy się nauczyć tego uśmiechu, pogody ducha od tych Hiszpanów, od tych Włochów, tego, że są zadowoleni z życia. Gdy byłem w Anglii, obcy ludzie uśmiechali się do mnie, podchodzili, pytali, hej, how are you, co tam u mnie? Powiem wam szczerze, jak ja czasami widzę swoich znajomych na ulicy, to oni się do mnie nie uśmiechają. Czasami pytają, Marcin, co tam u ciebie? I nie wiem, co by chcieli usłyszeć, bo jak mówię, a, wszystko super, wracamy do występów, nagrywaliśmy w Gliwicach, owacje na stojąco, no powiem ci, no rewelacyjnie, mam dziewczynę, mam narzeczoną, wszystko się powoli układa, wraca do normy. A to, super, super. Dobrze cię widzieć, to na razie, cześć. Nie wiem, oni by chcieli usłyszeć zupełnie coś innego. Marcin, co u ciebie, o człowieku? Ach, masakra. Choruję na cukrzycę, czuję się taki samotny, brakuje mi pieniędzy, nie mam występów, nie mam nowych pomysłów, no masakra. Oj, Marcin, jak dobrze cię widzę. Człowieku, tak trzymać. Ty to potrafisz podnieść człowieka na duchu. My Polacy naprawdę jesteśmy specyficznym narodem. U nas w Polsce tytuł profesora prawa ma Krystyna Pawłowicz. A powiem wam coś gorszego. A tytuł magistra inżyniera energetyki Marcin Zbigniew Wojciech. No kurwa, szanujmy się! Dziękuję wam bardzo, wystąpił dla was Marcin Zbigniew Wojciech. Cześć, trzymajcie się!